Ariane Lipski po wygranej, po, po świetnej wygranej i, i szybkiej obronie pasa na KSW 40. Tak jak mówiła Ariane właśnie, że jej rywalka jest judoczką, a ona jest lepsza w jiu i to się potwierdziło właśnie tak, tak jak mówiła i, i skąd wiedziała, że w taki imponujący i tak szybki sposób udaje się to zrobić. Jak wiedziałaś, że będziesz gania z cinturą, rápido, tipo até o op oponente ela é de judo, é. Como você sabia? Eu sabia o que ela, a única coisa que ela tinha para fazer era uh -huh. tentar aquela queda uh -huh. de a judoca. Uh -huh. E então eu eu me preparei muito. Se eu manter a luta em pé, eu ia nocautear, Mas se ela conseguisse me quedar, eu estava preparada para reverter a situação e finalizar. Ah, então, a Viena, um Doskonale wiedziała, że ona no, że jej op oponentka będzie chciała ją będzie chciała, żeby, żeby ta walka zakończyła się w parterze, więc ona e, bardzo bardzo dobrze się, się przy przygotowała jak i ze stójki, no, oraz no z parteru, więc wiedziała co robi. Czy ten moment właśnie kiedy rywalkę ją obaliła, tam trzymała w bocznej y, pozycji czy to był jakiś taki moment, kiedy czuła jakiekolwiek zagrożenie. Czy była całkowicie świadoma tego, co się dzieje i, i nic no, nie było zagrożenia? Czy była w tym momencie świadoma? na szalu, na lata? Nie, była bardzo tranquila na Była bardzo na A więc ona była bardzo spokojna i wiedziała, co robi i co ma zrobić, żeby zwyciężyć. Jak podobała jej się ta atmosfera, bo jednak to nie jest Polska, nie było tylu fanów z Polski, no, którzy ją cały czas właśnie świetnie przyjmują, tak również tutaj w Irlandii. Jak czuła się z tym z tym faktem z tym dopingiem? mój mm -hmm. e, 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 e fans da Polonia, et, et tem da bira, tabby, de... outro país? Você se sentiu bem? Você sentiu, tipo, a, a abraços das pessoas é tudo? Aqui tem muitos brasileiros morando uhum. também, poloneses, uhum. e os irlandeses também gostaram muito de mim uhum. na apresentação, na pesagem, na pesagem, pesagem eu já senti um carinho muito grande deles, uhum. então eu sabia que a torcida estava do meu lado, então eu me senti muito à vontade. Uhum. <risos> <risos> Więc ona e, czuła, że e, n, wszyscy są e, właśnie za nią. No i, no i Polacy, no i no Brazylijczycy oraz no, Irlandczycy. E, druga walka Ariany, drugie zwycięstwo przez poddanie. Wcześniej Ariany była w Polsce okrzyknięta królową nokautów. Tymczasem e, widzimy, że rodzi się nam teraz królowa poddań. Aha. O ja. É segunda luta? É a segunda é, que você. Finalizo? É, 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 finalizou. É de primeiras é, lutas você fez um. Nocaute. É, é, você vai ficar o. Rainha da finalizada? É, eu falo que pelo meu número grande de nocautes, uhum. eu sei que as minhas adversárias vão querer me levar para o show. Uhum. Então eu estou melhorando muito meu jiu-jitsu. Uhum. A więc e, ona jest e, bardzo dobra w stójce. I wiemy, no, że e, wszystkie jej no, oponentki będą chciały, żeby e, walka się zakończyła na, e, na parterze. No i no, dlatego ona e, bardzo dobrze uczy się teraz Okej, okay, Jest y, właśnie najwyraźniej Ariani. Powiedzmy, wykosiła <noise> pozostałe rywalki w, w Polsce. Z tego powodu KSW musi szukać rywalek za granicą, tak mm -hmm. jak było w tym przypadku. Czy y, w ogóle jest jakiś pomysł, czy, czy, y, czy cokolwiek rozmawiano jeszcze może przed tym pojedynkiem jakieś, na temat jakiejś przyszłości przyszłych rywalek, czy to będą właśnie bardziej rywalki z Polski, czy to właśnie w tym momencie już będą szukali kogoś z zagranicy głównie. Więc, Ole. no nie ma oponente. Tipo, tipo, é na Polônia? Não tem mais. O é, é que você acha? Tipo, é, onde vai chegar o próximo oponente? Fala que eu não sei, porque o UFC abriu minha categoria agora. Então, eles estão contratando todas as meninas é, de, é, da minha categoria. Então, Sim. eu não sei da onde vai surgir uma adversária, mas eu ainda tenho mais duas lutas pelo KSW e eu vou cumprir elas. Ok. To parada dla każdej osoby. Więc ona e, nie wie no, z kim będzie walczyła, gdyż e, UFC e, od, od, otworzyła teraz n, jej wagę, więc, one, więc oni biorą e, wszystkie no, zawodniczki no, z tą wagą, ale ona ma dla KSW, ona ma jeszcze dwie, dwie wagi, no i je na pewno zwalczy. Dwie wagi. Tak, mhm. dwie wagi. To, skoro mowa teraz o UFC, wiadomo, Joanna Jędrzejczyk wykosiła całą swoją dywizję. Teraz ma 4 listopada walkę z Rzymem na Majonas. Planuje również przejść do kategorii Muszej. Czy byłabyś chętna spotkać się z Joanną? Bo podejrzewam, że polscy fani z pewnością obejrzeliby taką walkę. O, ja, pytam, preguntał, kę que wosekieria taką Joannę por Ela elakier entra na tua kategoria. Ela é uma atleta que eu admiro muito uhum. por ela ser campeã e defender o cinturão muitas vezes. Mas eu quero ser a melhor do mundo e se ela for para minha categoria, si. eu vou ficar muito feliz em poder lutar com ela. Więc ona bardzo podziwia Joanny, ale ona chce być jednak do najlepszej na świecie. Jeżeli ona będzie mogła z nią zawalczyć, to oczywiście będzie chciała z nią zawalczyć.